Witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że możemy zaczynać nasze spotkanie. Zacznę od przedstawienia naszego gościa, Janka Śpiewaka. Myślę, że wszystkim znany działacz lokalny, ale nie tylko. Jest przede wszystkim aktywistą, działaczem społecznym, publicystą, doktorem socjologii, przewodniczącym Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa i wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Energia Miast. Zasłynął z afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. W swoich mediach społecznościowych nagłaśnia istotne problemy społeczne, takie jak kryzys mieszkaniowy czy nielegalne reklamy alkoholu. To jest taki mini wstęp. Natomiast jeszcze dwa słowa o Instytucie Demokracji Bezpośredniej, jeżeli mogę, bo to jest organizator całego wydarzenia. Instytut jest kampanią edukacji społecznej. Działają na rzecz wyegzekwowania artykułu 4 Konstytucji RP. Chcą wzmocnić zwierzchną władzę narodu i popularyzować w bezpośredniej formie jej sprawowanie. Proponujemy referenda, istniejące w polskim prawie instrumenty zaangażowania obywateli. To są dwa słowa o Instytucie. Janku, witamy Cię serdecznie. Dziękuję bardzo za przedstawienie i za zaproszenie do Lublina. Rzeczywiście, jeśli chodzi o walkę z nielegalnymi reklamami alkoholu, to jest coś, co czym się ostatnio więcej zajmuje i ogólnie zajmuje się bardziej kwestiami takimi ogólnopolskimi niż lokalnymi. Byłem faktycznie radnym przez 4 lata w Warszawie, gdzie ostro walczyliśmy z lokalnym układem. I jak przyjeżdżałem, po prostu zadzwonił do mnie mój przyjaciel, zapytał, czemu jestem w Lublinie i że na pewno chodzi o to, żeby Palikota, żeby się zmierzyć z Januszem Palikotem, w którym faktycznie mam dwa procesy, właściwie Janusz Palikot mi wytoczył dwa procesy, a ja mu złożyłem do prokuratury, przerwałem mu pewną zabawę, którą miał, jeśli chodzi o nielegalny reklam. Straszny pogłos słyszę, ale mam nadzieję, że nie jest pogłos, tak? Fatalny pogłos. Jeszcze nim przejdziemy do... No, nie ma, to jest lepiej. No, zaraz przekazuję przesunę mikrofon, żebyś mógł swobodnie się wypowiadać. Ja jeszcze tylko dodam dwa słowa, ponieważ zaraz przejdziemy do wykładu twojego Janku Śpiewaka. Natomiast ja jeszcze nie przedstawiłem siebie, a to jest dosyć kulturalne, więc chciałem naprawić tą usterkę. Nazywam się Konat Szydłukurzacki i jestem tutaj koordynatorem lokalnym Instytutu Terce Milenio. Razem z Jankiem, który właśnie wchodzi na salę, organizujemy taką cykliczną już konferencję Tygiel. W tym roku odbędzie się w 5-7 kwietnia, to od razu tak zrobię mini reklamę. Po wykładzie odbędzie się też debata, której uczestnikiem ma być David Moszczykiewicz, więc jeżeli się pojawi na sali, to o, jest, więc zapraszamy tutaj pana. No i to już tyle w kwestii mojego wstępu, myślę, i przekazuję... tak? Dużo gestykuluję i... Tak jest. No, chyba dużo lepiej, prawda? Więc tak, więc no, ostatnio się tutaj, jeśli chodzi o Lublin, właśnie w tej kwestii alkoholu, no, tutaj mi się trochę właśnie skrzyżowały z Januszem Palikotem. Ale tak, znaczy, między innymi nasza współpraca tutaj z Instytutem Demokracji Bezpośredniej zaczęła się od tego, że chcieliśmy bardzo robić, jeśli jeszcze mogę dać słowem wstępu, że chcieliśmy razem i jakoś gdzieś tam to się toczy. Inicjatywę lokalną też zachęcam wszystkich, jeśli chodzi o ograniczenie spożycia alkoholu w godzinach nocnych. Przyjeżdżam z Krakowa, gdzie udało się dwie rzeczy zrobić. Jedna rzecz to jest właśnie uchwała prohibicyjna nocna, która bardzo wpłynęła na bezpieczeństwo mieszkańców i poprawę ich zdrowia. A druga rzecz, która się udała i która już jest bardziej w temacie tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to udało się to, że Jacek Majkowski po 21 latach rządzenia Krakowem zrezygnował z startu na kolejną 5-letnią kadencję, więc jest to pewien sukces. Jest to sukces również miejskich aktywistów, również lokalnych, niezależnych dziennikarzy i portali. I nie ukrywam, że moje myśli też będą szły w tę stronę. Nie będzie to na pewno wypowiedź w pełni obiektywna i umiarkowana, ale jeśli mnie słuchacie, oglądacie, to wiecie, że ja używam raczej, no staram się raczej mówić dosadnie o rzeczywistości i o problemach, które czy na Nistoru, i wynika to po prostu z pewnej filozofii politycznej, takiej, że czasem po prostu trzeba włożyć, no, jak to mu się mówi, widły z torksiana, czy nie, mrowisko trzeba wsadzić kij, żeby po prostu potrząsnąć trochę społeczeństwem, opinią publiczną, sądami, osobami, które mają stać na straży prawa, i też w takiej roli tutaj przyjechałem. Na odpowiedź na pytanie, czy miasta potrzebują rewolucjonistów, no ja zostałem obsadzony w tej roli rewolucjonisty i wydaje mi się, że już zdradzę jakby odpowiedź, że tak, oczywiście potrzebują, i co więcej widziałem też, jeśli mogę tak powiedzieć, na sali ludzi, którzy są zaangażowani w walkę, obronę interesu publicznego, dobra wspólnego, którzy też włożyli bardzo dużo wysiłku i mają konkretne sukcesy w Lublinie, mimo bardzo niesprzyjających okoliczności. Więc będzie to pochwała rewolucjonizmu. I zacznę od tego, że często się mówi, że reforma samorządowa to jest to, co nam się udało, że to jest właśnie, jest dużo rzeczy się w Polsce nie udało, i ta transformacja ustrojowa, która po 1989 roku miała różne, że tak powiem, lepsze i gorsze momenty, ale transformacja, jeśli chodzi o reformę samorządową, to jest coś, co nam się na pewno bardzo udało. Ja śmiem twierdzić coś innego, chociaż oczywiście, jeśli spojrzymy się na obraz naszych miast, no, one wypiękniały, jest w nich czysto, jest bezpiecznie. Miasta i samorządy są mistrzami pozyskiwania środków unijnych, ale ten widok, no, jak wiele obrazów, jest z daleka jest tylko piękny. Ale jeśli przyjrzymy się troszeczkę bliżej temu obrazowi polskich samorządów, to widzimy, że zaczyna odłazić od niego farba i że za skrzętnym, wypracowanym wizerunkiem, za którym stoją sztaby PR-owców, za którym stoją wydawane za publiczne środki gazety, nie wiem czy akurat w Lublinie, ale w Krakowie są dwie telewizje, były do niedawna jeszcze wydawane i tworzone przez... No tak, bo ciemno założyć, że jest jakaś gazeta wydawana przez samorząd, mimo że nie byłem tego pewien, ale no, jest to niestety smutna rzeczywistość, gdzie naprawdę miliony idą na autopromocję. Opłacane materiały w ogólnopolskich mediach. No, ten wizerunek medialny jest bardzo wyczołowicie konstruowany, ale jak widzimy, mamy wrażenie, że coraz bardziej skrzeczy rzeczywistość. I polecam Państwu taką książkę Lokarsi, którą napisał Andrzej Andrysiak, i ona opowiada o patologii życia w małym samorządzie, w takim samorządzie, no, nie najmniejszym, ale takim, bym powiedział, też nie największym, tak? Z tego względu chodzi o Radomsko. Że opisuje i opowiada o patologiach życia w samorządach, o układach, przekrętach, zamiataniach spraw pod dywan, łamaniu kręgosłupów, zamienianiu rad miejskich, samorządowych, gminnych, powiatowych właściwie w maszynkę do głosowania, gdzie ci radni nie są żadnymi radnymi, tylko są bezradni i de facto jedyne co mają robić to głosować tak jak góra sobie tego życzy. To, co mnie najbardziej pisało, to był opis nepotyzmu. Tu nie ma uważania, tu są realia, pisze. Nikt, absolutnie nikt posady sprzątaczki nie dostanie, jeśli nie zostanie przez kogoś wprowadzony. I oczywiście im większy samorząd, tym może ten nepotyzm nie jest aż tak bardzo widoczny, ale jest to jedna z tych chorób, które trafią w nasze samorządy, ale to nie jest koniec ich grzechów. Hasło, które wymyśliłem i które zdobyło ogromną popularność, chyba wydaje się niezbyt przypadkowo, czyli na przykład patodeweloperka. Związany z tym inny problem, czyli chociażby brak mieszkań, prywatyzacja zasobu publicznego, a z drugiej strony brak budowy nowych mieszkań komunalnych czy TBS-ów, oddawanie miasta deweloperom, zapas transportu publicznego, arogancja, brak jawności i wreszcie grzech, myślę, taki najpoważniejszy i bardzo wymierny, czyli po prostu zwykła korupcja. I często się mówi, że Polska to jest taki kraj, często mówię, że Polska to jest taki kraj no, paramafijny, tak? Że to jest kraj, który nie w takim stylu włoskim czy rosyjskim, tam tutaj nie ma takiego jednego tutti capi, który zarządza, jest jakieś ogromne wertykalne struktury, tylko mamy coś innego, to chyba każdy z Państwa na pewno słyszy i bardzo często widzimy i obserwujemy, to jest to układ. Układ czyli jakby to nazwał taka forma luźnej, przestępczej konfederacji, która jest zawiązywana między politykami, właśnie różnymi przedsiębiorcami lokalnymi, przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, osobami, które po prostu wiele znaczą, często również przedstawicieli niektórych, że tak powiem, związków religijnych też często biorą w tym udział. I ten układ widzimy świetnie właśnie przez pryzmat działania lokalnych samorządów. Tutaj nie ma znaczenia barwa polityczna, nie ma znaczenia kto z jakiej organizacji pochodzi, nie ma znaczenia ideologia. Jest to całkowicie pospolityczny związek, który ma za zadanie reprezentowanie i realizację interesów jego członków. I możemy zaobserwować, nie wiem, że ktoś się kłóci w telewizji, nawet w jakichś środkach masowego przekazu, gdzie są wielkie konflikty ideologiczne, ale na poziomie lokalnym nagle okazuje się, że ci, którzy się na czele zwalczają, są najlepszymi przyjaciółmi. I jak widzimy, jesteśmy dzisiaj w Lublinie, zresztą jak w wielu innych miastach, jestem pod ogromnym wrażeniem, jak bardzo ekumeniczny układ zbudował tutaj prezydent Krzysztof Żuk. Tak? Z jego poparcie udzielił mu w ostatnich wyborach Sojusz Lewicy Demokratycznej, Platforma Obywatelska, oczywiście Nowoczesna, lokalny pseudo-ruch miejski, no i oczywiście ludowcy. Zresztą jeśli patrzyłem, że z dwójki tych ludzi, którzy podpisywali się pod poparciem dla Krzysztofa Żuka, to są dwie osoby, które mają poważne zatargi z prawem, co jakby na polskie warunki nie jest zbyt łatwe, tak, żeby wejść w zatarg z prawem. W Polsce jeszcze zostać jakieś konsekwencje po niej. Oczywiście mówię tutaj o panu Kierowskim, tak, zdaje się, który chyba ma ostatnio problemy, jeśli chodzi o lustrację. No i oczywiście mowa też o Piotrze Kowalczyku, który również no, jest bohaterem różnych spraw toczących, znaczy różnych, właściwie głównie myślę tutaj o jednej sprawie toczącej się w sądzie, w sprawie lobbingu, nazwijmy to, za jedną z inwestycji. Czy o tym zapomniałem? Chyba nie. Właściwie tylko pytanie, co robi PiS i Konfederacja, ale jak przyjrzymy się tutaj PiS-owi, to chyba też niespecjalnie wchodzi w paradę panu prezydentowi. No i dzięki takiemu bardzo skutecznemu budowie ekumenicznego właśnie porozumienia ponad podziałami Krzysztof Żuk i inni prezydenci w Polsce mogą trwać. I no, ja obserwowałem dość z bliska, było to dla mnie dość wstrząsające, to co się stało wokół Dziennika Wschodniego i oczywiście sprawy związanej z Górkami Czechowskimi. Jakoś nie zdziwiło mnie to, że żona prezydenta zadzwoniła, tak, do jednego z redaktorów, żeby no, uciszyć, że tak powiem, czy zmienić. Boję się, że są zaraz pozew, bo wiem, że Krzysztof Żuk lubi pozywać, zresztą pan Kowalczyk chyba też lubi pozywać, ale mam nadzieję, że to nic nie przeinacza, żeby zmienić linię, może, że tak powiem, tejże redakcji, tak, wiecie, wolne media, konstytucja, te sprawy. No, możemy być w takim mieście, gdzie właśnie Krzysztof Żuk ma poparcie Lewicy, ma poparcie Platformy Nowoczesnej i zakazuje Marszu Równości, tak? Krzysztof Żuk może iść na wakacje z deweloperami i przyjmować ich z ulicy po godzinach ze spotkania w ratuszu i też absolutnie się nic nie dzieje, tak? Może przegłosować bardzo korzystne dla dewelopera studium Górek Czechowski i mimo referendum, które było jednoznacznie negatywne, dalej twardo stać po stronie tego dewelopera, a nie po stronie interesu publicznego. Może też poręczyć w sądzie za aresztowanego przyjaciela, wieloletniego szefa jego klubu, a potem, jak się dowiedzieliśmy ostatnio właśnie z mediów, wydawać mu korzystne WZ-ki czy igorki zawodowe na jedną z inwestycji w centrum Lublina. WZ-ki, bo oczywiście tak jak w wielu polskich miastach, plany uchwala się tam, gdzie jest to wygodne dla deweloperów, a tam, gdzie jest to niewygodne, planów się nie uchwala. I dziwnym trafem no, miasto Lublin pokryte jest planami, zdaje się, jedynie 60%. Więc można też być prezydentem Lublina i przez 7 lat budować gazoport w Szczecinie, tak? Można rządzić 13 lat i ubiegać się o kolejną kadencję i to z ogromnymi, niestety, albo stety, oczywiście jak na to spojrzy, szansami na reelekcję. I to nie jest opis państwa, to nie są takie sytuacje, które dzieją się w jakimś państwie, no, nazwijmy to, które nie jest do końca, nie ma, ma krótką tradycję demokratyczną, jest targane wojnami. To jest podobno duże europejskie demokratyczne państwo po samorządowej reformie, która się nam najlepiej ze wszystkich reform transformacji ustrojowej udała. No i ja mam wrażenie, że w praktyce mamy do czynienia bardziej w Polsce na poziomie samorządów. Oczywiście to świetnie widać, chociaż to widać, jak moja działalność publicystyczna, naukowa pokazuje też, że jest to pewnego rodzaju sytuacja z wszystkich sfer naszego życia publicznego. I mówię też o pracy, mówię też o innych, że tak powiem, organizacjach czy komórkach społecznych, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju refeudalizacją państwa polskiego, że jest pewien proces rekonstrukcji pierwszej Rzeczpospolitej, że mamy z czasem wtedy szlachta zamieniła właśnie kraj w folwark i tak też trochę wyglądają nasze miasta. I oczywiście to jest obraz, który tutaj rysuję i mam nadzieję, że Państwo też będą uczestniczyć w dyskusji później i bardzo chętnie z Państwem porozmawiam, jeśli się Państwo ze mną zgadzają lub nie zgadzają. Ale no, ten opis jakby ja go konstruuję i stawiam tak, i takie ciemne barwy nie po to, żeby Państwa zniechęcać w angażowanie się, czy że powinniśmy się wszyscy teraz poddać i oddać siłą po prostu wielkich interesów i po prostu uznać, że musi tak po prostu być, bo to nie jest prawda, bo czy to oznacza, że nic nie można? Oczywiście, że nie. I oczywiście nie będę Wam mówić, że politycy sami się ucywilizują, że sami, jak miną lata, po prostu będziemy żyć coraz bardziej na zachodzie i po prostu jak tam ci umrą, to przyjdzie nowe pokolenie, które będzie lepsze, bardziej europejskie, zachodnie i w ogóle bardziej prospołeczne. Nie, bo tak nigdy w historii ludzkości po prostu nie było. Ale między desperacją, czarnowictwem, dumerstwem, jak to mówią młodzi ludzie, a naiwną wiarą w to, że politycy chcą dla nas dobrze i wystarczy, że nie są z PiS-u albo Platformy Obywatelskiej, jest ogromna przestrzeń i cała gama możliwych działań. I właśnie tutaj wracamy do tego mojego tytułu naszego prelekcji, spotkania, że tę przestrzeń powinni właśnie zajmować, w mojej ocenie, miejscy rewolucjoniści. I pamiętam sam, jak w 2013 roku, gdy zaczynałem się zajmować sprawami lokalnymi, to już 10 lat minęło, 10 lat temu założyliśmy ruch miejski, miasto jest nasze, założyliśmy go w jednym z domków na osiedlu Jazdów, to jest takie osiedle obok Sejmu. Założyliśmy go tam, bo udało nam się zatrzymać zabudowę tego osiedla. Chciano wyburzyć te domki, to były domki zbudowane tuż po wojnie dla ludzi, którzy budowali stolicę i udało nam się to zatrzymać. I zrobiliśmy to trochę na zasadzie, można powiedzieć, na granicy obywatelskiego nieposłuszeństwa. Zorganizowano wtedy referendum Warszawy odwoławcze dla Hanny Gronkiewicz, ale ona była wyjątkowo słaba. Pozwoliła nam zająć domki, które już były wcześniej opróżnione, bo wyrzucono z nich mieszkańców, zająć je na noc muzeów i my już nigdy tak mieliśmy zostać tam jeden weekend, no zostaliśmy tam 10 lat i mam nadzieję, że nie jest to absolutnie koniec. Tam właśnie w jednym z tych domków na Jazdowie założyliśmy Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, które wychodziło z głębokiego założenia i wiary w to, że miasto należy do jego obywateli, nie należy do deweloperów, nie należy do grup interesów wielkich, tylko należy do obywateli. I ci obywatele mają prawo decydować, co w tym mieście się dzieje. I złamaliśmy kilka tabu. Na przykład tabu świętej własności prywatnej. Nie. Własność prywatna nie jest święta. Święte mogą być inne rzeczy, ale własność prywatna absolutnie nie jest święta. I to jeszcze 10 lat temu wywoływało w Polsce gigantyczne kontrowersje, I tak naprawdę było czymś absolutnie niespotykane, ale my i uznaliśmy, że nie, że my mamy prawo decydować, co się dzieje w tym mieście, nawet jeśli ktoś stał się właścicielem danej nieruchomości, a jakoś tak się składa, że w Warszawie bardzo dużo tych nieruchomości trafiło w prywatne ręce w bardzo dziwny sposób. I szybko się zorientowaliśmy w Warszawie, że miasto jest ofiarą po prostu działalności przestępczej na gigantyczną skalę. Na skalę, która do tej pory została tak naprawdę wyjaśniona i rozliczona. Oczywiście mowa tutaj o mafii reprywatyzacyjnej, Ta mafia reprywatyzacyjna to nie była jedyna mafia, że tak powiem, która rządziła i władała, to była jedna z jej wypustek, można powiedzieć, ale ona była najbardziej widoczna. I wtedy wszyscy mówili, że reprywatyzacja jest legalna, że jest to zgodne z konstytucją, że komuniści ukradli, to trzeba oddać, a że to, że oddawali już osobom, które skupiły roszczenia za 50 zł, to już to już nie ma znaczenia, tak? I to status quo oddawania nieruchomości na masową skalę w Warszawie trwało kilkanaście lat. I było realizowane przez kolejne ekipy. Absolutne było porozumienie tutaj ponad podziałami. I nawet morderstwo Jolanty Brzeskiej w roku 2011 nie było w stanie przerwać, business as usual, nie było w stanie przerwać status quo. I myślę sobie dzisiaj z perspektywy tego czasu, to jest dość potężne, to jest potężne oskarżenie wobec nas wszystkich, tak? Że to morderstwo, być może ostatnie polityczne morderstwo, mam nadzieję, że jedno z ostatnich na przykład, albo ostatnie polityczne morderstwo, bo takie określa, w historii III RP, nie wywołało żadnej reakcji wtedy, kiedy do niego doszło. I my zaczęliśmy działać 2 lata po morderstwie Jolanty Brzeskiej i wtedy zaczęliśmy właśnie rewolucję w Warszawie. I mówię my, bo to nie jest nigdy zadanie dla jednej osoby. Rewolucjoniści mogą działać w małej grupie, ale nie mogą działać sami, bo jest to droga do wypalenia, do żołądka i do absolutnego, no, po prostu do przegrania. I taka pierwsza cecha, która mi się kojarzy z rewolucjonistami, to jest po prostu odwaga. I odwaga mówienia tego, jak rzeczywiście świat wygląda i mówienia tego mocą tego świata, czyli w polskich warunkach to są przede wszystkim ludzie zamożni i ludzie ustosunkowani, którzy mają władzę polityczną. I oczywiście to jest przyjemne, jest miłe i ogólnie jest dla wszystkich, dla wielu bardzo korzystne. I bardzo trzeba mieć dużo zaparcia, żeby to status quo burzyć, żeby pokazać, że po prostu król jest nagi. I myślę, że rewolucjoniści widzą szerzej, wiedzą, że można inaczej. I w tym sensie, jak myślę, widzą więcej, to my nie widzieliśmy w tej reprywatyzacji. Pamiętam, że jak przychodziliśmy do mediów, no to wtedy była taka narracja, no, że stoją te kamienice, niszczeją, no to w sumie dobrze, że ktoś, nawet jak ktoś ukradnie tą kamienicę, to tak lepiej, no bo przynajmniej wyremontuje ją, nie? Ale my nigdy nie myśleliśmy o tym w ten sposób. Dla nas miasto nie było grą interesów ekonomicznych, nie było po prostu kwestią tego, że ktoś może zarobić i może to dobrze wyglądać potem na folderze reklamowym. My widzieliśmy ludzi, lokatorów, którzy byli wyrzucani z tych mieszkań, widzieliśmy uczniów, którzy stracili swoje szkoły, widzieliśmy mieszkańców Warszawy, którzy stracili swoje dziedzictwo kulturowe, a w pewnym momencie już nawet przyrodnicze, bo zaczęto w Polsce, w Warszawie, przepraszam, reprywatyzować parki. Na przykład Ogród Saski, część Ogrodu Saskiego jest reprywatyzowana. I więc rewolucjoniści to robią, dają głos tym, którzy głosu zabierać nie mogą. I myślę tutaj absolutnie, myślę też o tym, o tej naturze nieożywionej, tak? Bo ona jest tym, która najczęściej pierwsza w Polsce przegrywa. I myślę, że rewolucjoniści dają przykład swoją odwagą i pociągają ze sobą innych, wierzą, że może być inaczej. I tak jak my robiliśmy z reprywatyzacją, która to były lata bicia głową w mur, tak? Znaczy to były kolejne konferencje prasowe, to były zawiadomienia do prokuratury, to był udział w konferencjach prasowych, to były działania legalne, działania na styku happeningu, prac jakichś społecznych, cała gama po prostu, jaką żeśmy tu używali i wydawało się, że nic się nie może zmienić przez lata. I w pewnym momencie po prostu bez żadnej ustawy, bez niczego, bez żadnego wystrzału, we wrześniu 2016 roku warszawski ratusz przestał oddawać nieruchomości w prywatne ręce, przestał je reprywatyzować. Oczywiście była w tym zasługa nasza, ale była też zasługa lokalnych mediów, które i do tej pory do końca nie wiem tak naprawdę, co się stało, że tak się wydarzyło, ale najwyraźniej był po prostu, doszło do takiego momentu, w którym nie można już było po prostu inaczej, tak? I to, co nas na pewno przez ten cały czas podtrzymywało na boku i co nas napędzało i co, które nas jakby dawało nadzieję na to, że może być inaczej, to jest pewna wiara w utopię, tak? I że wierzyliśmy, że zupełnie inny świat jest możliwy. Świat, który nie opiera się na chciwości, pogoni za zyskiem, pogardzie wobec sławy, który opiera się na szacunku, solidarności, życiu, zgodzie z naturą. I rewolucjoniści są po prostu konieczną przeciwwagą dla wielkich interesów i układów. No i co tu dużo mówić, jakby sprawa Górek Czechowski pokazuje, że i reprywatyzacji pokazuje, że rewolucjoniści muszą być cierpliwi. I tak jak zatrzymanie mafii reprywatyzacyjnej zajęło nam 5 lat, to muszę powiedzieć Państwu, że Piłsudski czekał 30 lat na I wojnie światowej, a jak się czyta jego geografię, no to właśnie on, no, z każdej walki, można mieć takie wrażenie, że z każdej walki coś tam zostawało, tak? Że on przegrywał kolejne te bitwy, był w tych głębokiej opozycji, że tak powiem, ale się nie poddawał. I dla mnie to, co się tutaj wydarzyło z Górkami Czechowskimi, czy chociażby z Dziennikiem Wschodnim, gdzie deweloper postanowił zamknąć gazetę, ale dziennikarze powiedzieli, no, jeśli nam zamkniesz gazetę, to założymy własny portal i teraz Jamy Lublin, tak, jest dla mnie niesamowitym przykładem skuteczności jakościowego dziennikarstwa, którego próżno szukać w wielu innych redakcjach w Polsce. I zakończę cytatem z mojego ulubionego Piłsudskiego, że być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Kto chce, ten może, kto chce, ten zwycięża. Byle chcenie nie było kaprysem lub bezmocą. Więc, szanowni Państwo, odwagi i zachęcam do rewolucji. Dziękuję bardzo.